Dzień dobry, Sabina Wolter. Witam Cię na moim kanale, witam w tym odcinku. Ten odcinek poświęcony jest w szczególności Joni, w szczególności tej wspaniałej części naszych ciał, kobiecych ciał. Zacznę może od tego, co często przewija się na moich coachingach, a no, w zasadzie jak większość, co o czym mówię na moim kanale, przewija się na moich coachingach. Natomiast to jest temat braku satysfakcji seksualnej z głębokich stosunków waginalnych, tak zwanych. To tak brzmi sucho dosyć, ale no właśnie, sucho. Suchość, brak podniecenia, ból, dyskomfort w czasie stosunku. To są rzeczy, z którymi często kobiety mają do czynienia. I żeby uwrażliwić tę część naszego ciała, bo umówmy się, nie jesteśmy uczone tego, żeby ona była uwrażliwiona, wręcz przeciwnie. Jesteśmy uczone i warunkowane do tego, żeby ona się odłączyła od wrażeń. I bardzo często stąd jest ból, stąd jest ten dyskomfort. Dosłownie tak, jakby ciało chciało mówić: nie chcę cię tam, nie chcę niczego tam. I zdecydowałam się podjąć ten temat, bo jest to coś, co i mnie kiedyś dotyczyło. Parę lat temu, będąc w dosyć długiej relacji, pamiętam taki okres, kiedy to przez kilkanaście miesięcy z rzędu nie uprawiałam seksu. Nie uprawiałam też samomiłości w ogóle. Myślałam o sobie, że jestem aseksualna. To był taki okres, który trwał tyle czasu, a przyznaję, że gdy wróciłam później do regularnego życia seksualnego, to z początku było mi bardzo trudno i nieprzyjemnie. I czułam ból, dyskomfort. I co więcej, nie czułam tam przyjemności specjalnie. Skąd takie rzeczy się biorą? Jakie jest ich podłoże? I co to powoduje? Dzisiaj o tym opowiem. To, co stoi za takimi efektami, takimi symptomami, bo to są symptomy, to nie jest problem. To, co stoi za tymi symptomami i wieloma innymi, których naprawdę nie chciałybyśmy przeżywać, a które zostały dość mocno znormalizowane przez społeczeństwo, a nigdy nie nazwałabym ich normalnymi, do których zaraz przejdę, są słabe mięśnie dna miednicy. Mięśnie dna miednicy to są mięśnie, które utrzymują wszystkie nasze wewnętrzne organy, te najniżej położone, czyli pęcherz moczowy, czyli macicę, czyli ostatnie odcinki jelita grubego. Czyli wszystkie te narządy, które są w środku, na miejscu. I jeżeli one są osłabione, to później, bardzo często po menopauzie, według badań Yale z 2017 roku, ponad 60% kobiet po menopauzie doświadcza obniżenia i wypadnięcia macicy. Obniżenia i odsłaniania się ścian pochwy. Nietrzymania moczu, nietrzymania kału. No, zgodzicie się chyba, że to nie są doświadczenia, jakie chciałybyśmy przeżywać. Jednocześnie też wiele badań wykazuje, że wiele kobiet, i w tym młodych, około 20-30 roku życia, doświadcza czasami mimowolnego popuszczenia podczas śmiechu, kaszlu, wysiłku fizycznego. No właśnie, spójrzmy na dno miednicy i powiedzmy sobie szczerze, czy ćwiczymy je? I czy wiemy, jak to robić? Czy robimy to dobrze? Zanim jeszcze przejdę do rzeczy, pamiętajcie o tym, że słabe mięśnie dna miednicy to szereg symptomów, których nie chcemy doświadczać, a które wiele z nas doświadcza. I ponownie, ponieważ jest to tak powszechne, to myślimy, że jest normalne. To nie jest normalne, to jest znormalizowane. I można tego uniknąć i wejść w stronę drugą, która jest naprawdę super ekstra i każdej z Was, drogie kobiety, polecam. Czyli wytrenowanie sobie silnych mięśni dna miednicy, które przekładają się na rewelacyjne efekty. I takimi efektami na przykład jest wysokie libido. Podczas gdy mając słabe mięśnie dna miednicy, możemy odczuwać praktycznie zerowe libido. I nic dziwnego, nie mamy wrażliwości w tych rejonach naszego ciała, więc nie odczuwamy chęci, aby je dopieszczać. Jeżeli jesteśmy silne w tych właśnie mięśniach, to naturalnie produkujemy masę lubrykantu, masę naturalnego nawilżenia. A jeżeli jesteśmy w tych rejonach słabe, to rzeczywiście jest nam trudniej i kupujemy na przykład lubrykanty, żeby w ogóle móc odbyć stosunek.
Nadal uważam, że to jest znormalizowaną rzeczą, ale nie normalną, żeby kupować lubrykanty. Lubrykanty, w moim odczuciu, i to jest moja opinia, one są dobre do seksu analnego. Ale generalnie, jeżeli idziemy do łóżka ze sobą, to ciało kobiece powinno być zalane falą rozkoszy, która przełoży się na to, jak bardzo jest wilgotna. Wyćwiczone mięśnie na miednicy powodują, że seks jest bardzo przyjemny, jest niezwykle rozkoszny. Chcemy uprawiać go częściej. Tak jak wspomniałam, libido jest wysokie, więc chcemy uprawiać go częściej, ale jest też niezwykle rozkoszny. To właśnie dlatego, że te części naszego ciała, nasza joni, wewnątrz i na zewnątrz, jest niezwykle wrażliwa i podatna, i otwarta, i chętna. Podczas gdy jeżeli mamy słabe mięśnie dna miednicy, to możemy odczuwać duży dyskomfort, bolesność podczas stosunku lub niemożność odbycia stosunku. No trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co wolę i czego chcę. Dla mnie odpowiedź była prosta. Wzmacniajmy mięśnie dna miednicy i możemy to robić codziennie i to nie wymaga wielkiego wysiłku, a jest rewelacyjną metodą na to, żeby długo zachować witalność, żeby nasze joni dosłownie śpiewały z radości. I my ten śpiew usłyszymy, nasi kochankowie, nasze kochanki również. Zaręczam. Opowiem Wam o tym, jak ćwiczyć. To jest w dużym skrócie, ale myślę, że to jest najważniejsze, co trzeba pamiętać. Zanim powiem, jak ćwiczyć, powiem, jak nie ćwiczyć. W badaniach przeprowadzonych przez Via Medica z 2016 roku, gdzie udział wzięło 726 kobiet, wynika, że wiele kobiet wie, gdzie są mięśnie kegla, mniej więcej wie, jak je ćwiczyć poprzez zaciskanie i rozluźnianie mięśni. I jednocześnie około 20% tych kobiet ćwiczy mięśnie kegla poprzez zatrzymywanie i puszczanie strumienia moczu, podczas oddawania moczu. I błagam, nie róbcie tego, bo to jest niebezpieczne. Ten sposób sprawdzamy tylko, jak bardzo działają mięśnie kegla. Nie ćwiczymy ich w ten sposób, ok? W ten sposób możemy tylko zobaczyć, czy rzeczywiście potrafimy zatrzymać ten strumień moczu i czy mamy taką siłę, żeby iść dalej w treningu. To nie jest metoda na ćwiczenie, to jest bardzo łatwa metoda na infekcję. I mam nadzieję, że od tego czasu, od 2016 roku, realia się zmieniły, ale jak rozmawiam czasami z moimi klientkami, nie do końca. Dlatego chcę o tym powiedzieć. Jeżeli trenujesz mięśnie kegla w ten sposób, zaprzestań, jak najszybciej. 70% kobiet, około, powiedziało, że ćwiczy mięśnie kegla poprzez zaciskanie i rozluźnianie. Ale co mnie bardzo zmartwiło w tych badaniach, to to, że tylko 6% kobiet ćwiczyło z kulkami gejszy. I no właśnie, nawiążę teraz do oryginalnych ćwiczeń mięśni kegla. Dr Kegel był ginekologiem, który specjalizował się głównie w tym, żeby pomagać kobietom w dochodzeniu do kondycji, w której pozbędą się tej przypadłości, jaką jest nietrzymanie moczu. I osiągał na tym polu rewelacyjne efekty. Odkąd opracował swoją metodę, mniej więcej końcem lat 40. ubiegłego wieku, 97% jego pacjentek wracało do pełnej formy. Czy to nie jest świetny wynik? No jest. Sęk w tym, że dr Kegel wymyślił metodę, która polegała na tym, że pacjentki przychodziły do niego, wprowadzał do pochwy taki specjalny sprzęt, którego nazwy, zabijcie mnie, nie potrafię wymówić. Peri, no, coś tam metr. W zasadzie wyglądało to trochę jak takie dildo. I polecał im zaciskać wyodrębnione mięśnie na miednicy, na tymże właśnie sprzęcie, po to, żeby badać zacisk. I pacjentki wychodziły później, ćwiczyły w ten sposób codziennie. I problem się zrobił, gdy inni lekarze zaczęli polecać kobietom po prostu zaciskać mięśnie. I tak jak wspomniałam, ponad 70% badanych z badania, które przytoczyłam wcześniej, właśnie w ten sposób ćwiczy. Czy również w ten sposób ćwiczysz? Nie mówię, że to nie przynosi efektów w ogóle, ale jeżeli idziesz na siłownię i stoisz przed sztangą, którą masz podnieść do martwego ciągu i udajesz, że ją trzymasz i robisz te wszystkie powtórzenia i przysiady,
to wycierając potem wyimaginowany pot ze swojego czoła, czy faktycznie twoje pośladki się zrobią takie silne, twoje plecy takie wytrenowane i brzuch taki płaski, gdy, no właśnie, gdy nie podnosisz tej sztangi, a tylko to sobie wyobrażasz, imitując te ruchy. Chciałabym w tym momencie zaznaczyć, że o ile lepiej jest robić cokolwiek, co może przynieść jakiekolwiek niewielkie chociaż efekty, o tyle czemu robić coś, co, no właśnie, tak długofalowo przynosi tak mizerne efekty? Drogie panie, nauczmy się ćwiczyć tak, żeby to przynosiło efekty. W jaki sposób to zrobić? Bardzo polecam takie sprzęty. To jest jajeczko do Juni. To są kuleczki gejszy. Bardzo bym chciała, żeby każda z was miała takie coś w swoim arsenale. Kulki gejszy albo takie jajeczko, które jest z pięknego kryształu najczęściej, z jadeitu. Moje jest z obsydianu. Ma wywiercony taki otwór, przez który przeciąga się nitkę, żeby można było je w siebie wsunąć, a potem wyciągnąć i do którego czasami można zawiesić ciężarek. Tak jest, ciężarek, żeby poćwiczyć jeszcze lepiej i jeszcze bardziej, jeżeli jesteś już na to gotowa. Ale w początkowej fazie wystarczy po prostu mieć w środku jajeczko albo kuleczki i zaciskać mięśnie wokół nich i robić to rytmicznie z wdechem. Zaciskając, z wydechem, rozluźniając. Możesz też ćwiczyć podczas uprawiania miłości z partnerem lub partnerką. Wierz mi, będą zachwyceni. Ja najbardziej lubię, gdy jestem w pozycji na kowbojkę, spytać się mojego ukochanego, czy mogę w tym momencie poćwiczyć moje oddechy i moje zaciski. A on jest w niebo wzięty, ja jeszcze bardziej. Możesz też ćwiczyć podczas uprawiania samomiłości. Nie ma nic przyjemniejszego, niż gdy masz w środku kuleczki albo jajeczko lub wybrane przez siebie dildo. Unikaj zabawek wibrujących w tym momencie. Ja jestem trochę im przeciwna, ale to jest materiał na inną rzecz. Ale mając w środku dildo albo jajeczko, albo kuleczki gejszy i masturbując się jednocześnie, dodajesz sobie nie tylko przyjemności, ale też ćwiczysz się. I zanim przejdziesz do tego, żeby dawać sobie dużo przyjemności, gdy umawiasz się ze sobą na akt samomiłości, to poświęć jakieś 3-4 minuty na to, żeby faktycznie poczuć swoje ciało, zaciskać i rozluźniać mięśnie z odpowiednim wdechem i wydechem, a potem dodać sobie do tego orgazm i zobacz, jak się czujesz. Zobacz, jak zmienia się wrażliwość twojej joni. Zobacz, jak bardzo w tym momencie się wyczulasz na własne ciało. Gwarantuję, że po kilku tygodniach ćwiczeń to będzie zmiana o 180 stopni. Warto jest mieć silne mięśnie dna miednicy. Bardzo warto mieć silną i potężną joni, bo kto by nie chciał mieć takiego efektu, gdy coś jest w środku. A można. To powoduje też bardzo piękne uwrażliwienie, tak jak już wspomniałam. Otwarcie na kobiecą ejakulację, na orgazmy z punktu G, na orgazmy z szyjki macicy, na orgazmy mieszane, łączone, na orgazmy analne. O rodzajach orgazmów już mówiłam w jednym moim wideo. Link w którymś z tych rogów u góry, nie pamiętam którym. Ale warto to robić, warto się tego nauczyć i przede wszystkim dla zdrowia. Te praktyki, o których mówiłam, kulki gejszy, jajeczko jadeitowe, one generalnie biorą się jeszcze z taoizmu sprzed 5000 lat. I wtedy uznawano seksualność i to, co oferuje seksualność, za medycynę, za przywracanie i utrzymywanie witalności w ciele. Ejakulat był płynem, który jest święcony. Na przykład jeszcze XVI-wiecznej Japonii, na wielu drzeworytach tzw. sztuki Shunga, można zobaczyć specjalne naczynia, do których zbierano kobiecy ejakulat. Kobiecy ejakulat od wieków uznawany był za płyn, który ma niesamowity potencjał uleczający. Co się z nami stało, że dzisiaj my, zachodnie społeczeństwo, myślimy, że tylko niektóre kobiety to mają, tylko niektóre potrafią, że to jest trochę bardziej porno, że to nie jest ejakulat, to są siki. Tak
Takie opinie też się zdarzają, co jest absurdalne, bo to nie jest to samo. O punkcie G też zrobiłam film, jeżeli macie ochotę, posłuchajcie, obejrzyjcie. Link gdzieś tu u góry. Natomiast podsumowując, nie miej słabych mięśni na miednicy, miej silne. I tym miłym akcentem dodam tylko, że jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, a chciałabyś, to skontaktuj się ze mną, pogadajmy. Umówmy się na spotkanie, które potrwa maksymalnie godzinę, a ja będę wiedziała już, czy jestem w stanie Ci pomóc, czy nie, a na pewno pomogę Ci rozwiać Twoje wątpliwości na tej drodze. Zatem soczystego, dobrego, jak zwykle przyjemnego czasu i do usłyszenia, do zobaczenia.